były takie momenty, w których mówiono, że Lech gra najlepiej w Polsce, a jednocześnie były wyniki. Wielka odpowiedzialność, wielka duma. To jest podobnie, ja bym teraz odbierał swój moment pracy w Śląsku. Przede wszystkim duża odwaga tych ludzi, tak, że dali poprowadzić pierwszy zespół trenerowi, który nie miał doświadczenia. Wcale nie było różowo, bo pierwszy mecz był z Wisłą Kraków na wyjeździe. Bodajże od 60 minuty gramy w 10 i od 0-0. Później pojechaliśmy do Białegostoku i przegraliśmy Białymstok. I dopiero zmiany wprowadzone po meczu w Białymstoku spowodowały, że zespół zaczął iść do przodu. Obejmowaliśmy zespół bodajże na 9 czy na 10 miejscu w tabeli i zagraliśmy w europejskich pucharach. To było potwierdzenie tego, że jestem gotowy. Ja bym nie odbierał tego jako porażkę. Też nie jako sukces, tak? To jest takie miejsce, które przy tamtym potencjale myślę, że było takim miejscem odzwierciedlającym zespół, który mieliśmy, bo wtedy dopiero wchodzili ci młodzi piłkarze, tak? No i było tak, że nie wiem, Karol Linetty miał 50-60 spotkań w Ekstraklasie, tylko miał 6 czy 7, czy tak samo Tomek Kędziora i Dawid Kownacki dopiero wchodził, ale Legia była wtedy w sztosie, ja pamiętam, jak się z nimi ścigaliśmy, no to generalnie my wygrywaliśmy, oni wygrywali. Legia wtedy była naprawdę silna i co nie oznacza, że nie mogliśmy ich dogonić. Beze mnie, ale ten zespół zdobył mistrzostwo, tak naprawdę jeden zawodnik, tylko Sadajew był zawodnikiem podstawowego składu, który był spoza grupy piłkarzy, których udało się sprowadzić do Poznania, jak ja tam byłem, bądź wprowadzić z Akademii. Jeżelikolwiek będzie sytuacja, w której trafię, czy będzie propozycja, żebym powrócił do Lecha, to na pewno nie będzie już ten sam trener, który był wtedy, bo wtedy był trener, który miał mniejsze doświadczenie, wtedy był trener, który sprawdzał pewne rzeczy, albo nie był pewien pewnych rzeczy, one się albo potwierdziły, albo nie, a następnym momentem, jeżeli kiedykolwiek będzie, to będzie moment, w którym przyjedzie trener, który ma już za sobą nie zero spotkań w Ekstraklasie w charakterze pierwszego trenera, ale już ponad setkę, bo tak już jest, zobaczymy ile będzie. Po to przyjechałem. I Wrocław, miasto, i stadion, i kibice są w stanie zbudować taką otoczkę, taką atmosferę, tak być sprawnie organizacyjnie, żeby Śląsk grał w europejskich pucharach. W to wierzę i dlatego tutaj jestem. Przyjechałem tu po to, żeby zbudować coś naprawdę fajnego w Polsce. Mamy dobrych piłkarzy, w związku z czym wierzę, że oni w końcu uwolnią swój potencjał i będą w stanie zdobywać punkty.